Mam tyle wspomnień związanych z tym miejscem. Pociąg mamy dopiero za godzinę, bo jest opóźnienie, więc może opowiesz mi coś o tym. Poznałam twojego dziadka. Właściwie to było tak. Skończyłam szkołę średnią. Jechałam do mojej kuzynki pociągiem. I podszedł twój dziadek do mnie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie moim mężem. I co, wzięliście ślub? Nie, wnusiu. Niestety, nie jest tak kolorowo wszystko w życiu. Twój dziadek musiał wyjechać prawie na 2 lata. Skończyło. Nie mieliśmy kontaktu przez 2 lata, ale pewnego dnia zjawił się niespodziewanie. Spotkaliśmy się kilka razy i uczucie odżyło.
ciebie, Wnusiu. Opowiadaj.